Szanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Green Groove, a dzisiaj nieoczekiwana zmiana planów. Pograłem sobie troszeczkę, nawet przed chwilą zdobyłem konia, ale... czemu ja mam tak cicho Minecrafta? Okej, zdobyłem sobie konia i wjechałem, a w zasadzie wskoczyłem nim tutaj. Kuźwa zniknął. A więc nie wiem, co się stało. Miałem diamentową zbroję i siodło, więc ogólnie fajnie. Ale dzisiaj nie o tym, w zasadzie o czymś lepszym. Pomyślmy, co Albert może zrobić z tym tutaj. No, brawo, przeczytajcie opis. Znalazłem, o tam, spawner zombie. Co to znaczy? No, będę mógł sobie tą zbroję lepiej zrobić, którą tutaj zbieram. Na diamentowych nogawicach wyszła mi ochrona 3, więc całkiem spoko. A z diamentowego naperśnika mogę zdjąć niechciany enchant, więc też w zasadzie jest to spoko opcja. Diamentową motykę mogę zostawić, ale szpadel żelazny sobie zrobimy, myślę, jak najbardziej. I tak się przygotowałem. Chciałem mieć wszystko gotowe w skrzyneczce, żeby tylko wyjść. Kraty potrzebuję, żeby ich ogrodzić. Bruk potrzebuję, żeby budować. A, to może jeszcze jakiś crafting weźmiemy. Czy ja mogę zrobić z tego przecinarkę jeszcze jedną? Czy to koniecznie musi być kamień zwykły? Musi być kamień zwykły. No, trudno. To pożyczymy sobie tą przecinarkę. No okej. I myślę, że teraz już nam nic więcej nie jest potrzebne. To skoczmy zrobić sobie ten spawner. Chciałem też ten odcinek zrobić jak najszybciej, bo no, nie ukrywam, że gram sporo bez nagrywania. I żeby po prostu ominąć... Gdzie teraz jest ta dziura? Tu. I żeby ominąć niepotrzebne tutaj, nie wiem, nie to, że nagrywki, ale niepotrzebne jakieś sceny i tak dalej, to stwierdziłem, że sobie to po prostu zrobię już teraz i będę mógł w międzyczasie, nie na offline, tylko poza nagrywkami, nie wiem po co macham rękoma, wam tłumaczę, poza nagrywkami sobie podekspić, no bo to raczej nie jest nic, co fajnie się ogląda. Teraz zejdźmy super ekstra spiralnym zejściem, które jest po prostu epickie. A, i przy okazji znalazłem tutaj 8 albo 9 diamentów, dwie rudy były. Bo to był tunel, już nie pamiętam nawet jak do niego tam schodziłem. To nie jest istotne. W każdym razie, o właśnie, tutaj mamy te nasze, au, tunel. Oj. A, chciałeś mnie zaskoczyć. Wolałbym, szczerze powiedziawszy, żeby to był spawner szkieletów, miałbym kostkę łączną. Kostkę mączną. No ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. I teraz tak, to co tutaj mamy, to już jest spoko opcja. Tylko, że teraz musimy to przekopać kilka kratek w dół. Co najmniej 3. Nie będę robił z tego spawnera czegoś super ekstra ładnego. W sensie, bo to nie o to chodzi. Ale żeby on ładnie wyglądał. O ile ten górny, którego już więcej po zbudowaniu nie zobaczę. O nie, raiderzy są nad wioską. Widzę ich na minimapie. No cóż, wioska musi sobie z tym poradzić. Ja nie będę z nimi się tutaj bawił. Bo jak tylko wejdę z tym efektem na wioskę, to będzie lipa. Do rzeczy. Bo jak ja raz zbuduję już tą, ten mob spawner, mob grinder, mob ekspiarkę, whatever, zostawmy to, żeby się nie spili, to wtedy już tu nie będę wchodził, więc jedyne ładne pomieszczenie, które musi być zrobione, to na dole, w którym będę po prostu ekspił. Sporym problemem mogą być te małe piekielne zombie, które lubią się nieraz prześliznąć niespodziewanie i wtedy mogą mi coś zrobić, małą krzywdę, co też nie jest niczym przyjemnym, bo łatwo jest po prostu paść, bo nie ukrywam, że czasem będzie tak, że pewnie sobie pójdę po jakąś kawkę czy inną yerbę i zostawię kompa włączonego i postać przy tym, przy spawnerach, więc no nie fajnie byłoby paść. Okej. Tutaj przekopiemy. Tutaj też przekopiemy.
Sorki, musiałem się ruszyć, bo pies ci leży pod nogami i by krzywda dostał. A my nie chcemy zrobić piesełowi krzywda. Czy to już jest wystarczająca wysokość? Myślę, że jeszcze jedno w dół. Z całą pewnością. Tak, z całą pewnością jeszcze jedno w dół. Bo w wodzie mogą delikatnie podskakiwać, a wolałbym, żeby się nie bugowali o to. On za wysoki nie będzie z tego, co tutaj widzę, bo jesteśmy na 12 poziomie. Od trzeciego, nie, od piątego bodajże bedrock już występuje, więc mamy bardzo mało miejsca. No ale trudno. Teraz tak, tutaj to, tutaj to. Jak woda bardzo pójdzie, mi się wydaje, że to jest tutaj, to teraz zrobimy troszeczkę za mało miejsca. Zweryfikujmy to zatem. Czy tu się po prostu zatrzyma na tym? No chyba idealnie. Ale musiałem zrobić to tak. O nie, ty się tutaj do tego poleciałeś. O ty bobrowniku. Dobra, robimy tutaj jeszcze jedno nieskończone źródełko. Tu się po prostu zabierze. Tu się przekopię. I tu się przekopię. Teraz to też powinno dotąd polecieć. Popłynąć, przepraszam. No i popłynęło, no to mamy to. Oj, ale czemu ty? Tego mi szkoda, tego akurat sobie zostawię. Tu jest omszony, zamszony. Dobra, pyk i pyk. I wtedy do środka woda. No, wody nie ma tutaj w środku. No to pięknie. O to poniekąd chodziło. Okej. Teraz tak, tu bym chciał przekopać sobie ze dwie dziurki w dół. Dobra, woda jednak spycha. Tu miałem takiego mindfucka przez sekundę, bo myślałem, że jednak nie. Oj, ale chciałbym tą pochodnię na górze zniszczyć tam. No właśnie, będzie hardcore malutki. Okej, dobra. Teraz jesteśmy zabezpieczeni. No i co? O Jezu, kopanie w dół też nie jest najlepszym pomysłem, Albercie. Szczególnie bez wiadra z wodą. O, i o tym mówiłem. Tu już mamy bedrock. Więc z piątego poziomu nie jestem w stanie niczego więcej zrobić poza tym bedrockiem tutaj. Więc to też nie może być nie wiadomo jakie. Mamy góry, widzicie, oni będą spadać, bo dobrym grinderem jest taki grinder, w którym moby spadają już dość obite. Ale no tutaj nie jestem w stanie tego w żaden sposób zrobić. Choćbym chciał. Dobra. Tu na bank będą spadać na ten podest. Tak to będzie wyglądało. Więc ja po prostu muszę to jeszcze sobie przekopać. Delikatnie to powiększymy i będzie git. Ale tak czy siak, jakby znalazł jeszcze szkielet jakiś stoner, to i tak go będę chciał zrobić dla samych właśnie łuków i co jeszcze można dostać od nich? I same kości w zasadzie. Bo są jakie, no co, no z tego mięsa surowego i te tam, no to nie potrzebuje się. Teraz strasznie to będę muszę, będę musiał pamiętać, żeby to nagranie delikatnie ściszyć, kiedy będę je obrabiał. To nawet w swoich własnych myślach. Dobrze, jak to teraz mogę zrobić? Przecinarka na pewno. Będę chciał jedną taką wódeczkę, którą postawiłem sobie tutaj. Co ja robię? Teraz tu. Ale obawiam się, że...
gnojki dadzą radę schodzić. Musiało być tak. Tu jest dużo miejsca, żeby się prześliznąć i oni dadzą radę to zrobić. Coś takiego wypełnili. To jest to raczej dobry patent. Chyba, że... Nie, no musi być ta popłytka. Musi być ta popłytka, innego patentu nie wymyślę na szybko. I ja tutaj też nie wiadomo ile cudować. 7? No jeszcze jedna. Moja matematyka kiepska, ale... 3, 4, 5, 6, 7, tak myślę. To wygląda jak kupa. No, ale oni tak będą spadać. Wiecie co, ja chciałbym... Trochę prostu na nich szczęście. Udało się. Przetestować działa. To jest wydajne, powiem wam. Tylko chciałbym, żeby ten mały budynek wszedł. Też było, żeby wszedł. Okej, mały gówniak tu wszedł. Okej. A teraz pozwól mi przedostawać, czy ty stąd zejdziesz. Mały gówniak nie chce ze mną współpracować. Tak może nie możesz przechodzić. O chuj Boże! O chuj, Bóg! Oszukał mnie. Cholera. Trzeba będzie inny patent wymyślić. A jakbyśmy postawili płotki? Czy płotki są wystarczająco dobre? Działa. Bądź. Jezu, ale to jest strasznie wydajny ten grinder. Okej, to nie ma taką lukę zostawić, żeby nie zostawić. Jezus, no patrz ile ktoś jest. To za chwilę się wraca. Oj, coś się chyba tutaj przyniosło. Zobaczcie, no właśnie. Co za bullshit, działa. Wszystko działa, itemki też spadają. To git, mamy to. Ja bym jeszcze przekopał jedno dookoła, albo nawet dwa dookoła. Naprawdę? Nie no, nie zejdzie tędy. Nie ma opcji, żeby zszedł. Działa. Działa tak, jak zakładałem. To mamy bardzo piękną ekspiarkę w tym momencie. Dość prowizoryczną, ale jednak ekspiarkę. Wiecie co? Ja już może nie będę przyciągał, bo to chyba raczej bez sensu. W sensie, no teraz będę kopał po prostu tutaj. No to co tutaj takiego ciekawego możecie zauważyć? Ważne, że to działa. Mam nadzieję, że na tym offline'ie, upcie, czy jakkolwiek to zabrzmi, zrobię sobie w miarę swojego zbroję. Bo to teraz dużo nie zajmie. Tutaj tylko gdzieś przyniosę enchant i w zasadzie to na tyle. Nie to sobie działo po prostu. Co, nic więcej nie wymyślę. Nic więcej nie dodam. Co? Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czekajcie, ładnie się dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.